Po dosyć długim jak dla mnie czasie możemy wrócić z normalnymi odcinkami. Witam Was tutaj, cześć, tam Sąż. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Mass Transit, Green Cities, Park Life i Industries. I właśnie, a propos Industries, proszę bardzo, nasz przemysłowy wbił kolejny poziom. I takie mam plany na dzisiejszy odcinek, więc my dzisiaj przy tym obszarze dużo nie będziemy robić. Ale to nie znaczy, że nic, że mało tego będziemy robić. Jak możecie domyśleć, tam trochę tych rzeczy się pozmieniało. A mianowicie mamy teraz nowy budynek, który można postawić. I tym się właśnie prawie w tym momencie zajmiemy. Ponieważ sądzę, że taki nowy budynek by tu się na pewno mi przydał. Więc zaraz go tutaj zamontujemy. Swoją drogą, tu tak teraz pomyślałem, że to można byłoby przesunąć o jeden. Każdy z budynków. Każde ich przeniesienie kosztuje 3 kaple. No dobra, niech już będzie. Trochę duże, ale celu święce środki. To jest tak mniej niż jakby było więcej. Dobra, gramy na maksymalne przyspieszenie, jakby to się zastanawiało, tak? Ponieważ chcemy dzisiaj postawić projekt Eden. Tak, to jest ten jeden z budynków, których jeszcze faktycznie nigdy nie postawiłem w City Skylines w ogóle. Nigdy, never, ever. Na żadnym sprzęcie, konsoli i tak dalej. No i to się nie opłaciło nawet. To przestanie. Naprawdę, nigdy nie postawiłem tego budynku, więc jestem bardzo podekscytowany dzisiejszym odcinkiem. Biorąc pod uwagę, że jeszcze mam do nagrania jeszcze jeden dzisiejszy odcinek, więc no. Dobra, na pewno musimy sobie gdzieś dać właśnie ten wielkie coś. Teraz tak dopiero zobaczymy, to jest naprawdę giga. Gdzie my możemy to wcisnąć? W sumie jakbyśmy zrobili jakieś tutaj takie domki po tej stronie. Ja oczywiście przypominam, że my dzisiaj się tym nie zajmujemy. To byłoby nawet nie takie złe. Ale no. Tak czy siak. Zbliża się w ogóle też dzisiaj. Zapomniałem powiedzieć, dzisiaj 75 odcinek. 75 odcinków z Mass Transit się pojawiło. I w ogóle nie wiem, czy to już minęło, ale prawdopodobnie tak. A ja po prostu jestem trochę nie na czasie. I wydaje mi się, że już minęło. Że już ponad rok nagrywam tą serię. Ale nie wiem. Nie jestem tego przekonany w 100%, więc nie wiem, więc się wypowiem. Więc nie korzystam z tej opcji, nie wiem, więc się wypowiem. Ale no. To jest dosyć kawał i tak odcinków. Ojej, sorry. Dobra, wydaje mi się, że jesteśmy w dobrym miejscu, w którym możemy zacząć stawiać właśnie te budynki tutaj, co jak możecie się zauważyć właśnie. Chciałem postawić. Tak, tu na razie sobie zrobimy taką prostą drogę, o tak jak tam postawiliśmy ją. I tutaj te budynki, o. No właściwie, poczekaj. Byłoby dobrze, gdybyśmy postawili jak najbardziej oczywiście wysunęli, jak zawsze, ale... A, może po prostu najpierw zacznijmy od tego, żebyśmy tu zrobili zjazd. Zjazd na autostradę, coś na rondo. Lepiej się chyba nie uda tutaj. I tutaj to w ten sposób. No i teraz względem tego możemy dostawić to. Okej. Dotąd ładnie się postawiło. Świetnie. Dobra, to tak, tutaj zrobimy dojazd do tego miejsca. I poustawiamy całą resztę, żeby po prostu mieć jeszcze większe zyski. Oczywiście, żeby nie było, jakby ktoś jeszcze nie zauważył lub nie skapnął się. Ta dzielnica jest tylko i wyłącznie nastawiona na mega zysk. Dobra, zeszliśmy poniżej 500 tych. Właśnie, czy my mamy... Co jest z prądem? Okej, nie doszedł do was jeszcze prąd. Tak, bo was chyba budowaliśmy w ostatnim odcinku, z tego co mi się wydaje. No dobra, to macie prąd. No mimo wszystko wolałbym, żebyście mieli prąd i mi tutaj nie marudzili, że nie macie prądu. Mnie interesuje, czy możemy wziąć jakieś kredyty. Oczywiście możemy i to naprawdę dużo. 200 tysięcy możemy sobie jakby coś zapożyczyć. Świetnie. Dobra. To tak, teraz tylko poczekać, aż tutaj zacznie faktycznie mieć już zyski z tego. Tutaj coś woda nie weszła. No, na razie tak możemy sobie tutaj cofnąć właściwie. Nawet zgodnie z tą drogą może iść ta woda. Świetnie. No teraz zajmijmy się tym właśnie tutaj naszym noclegiem. Poziom naładowania pada jest niski. No trudno. Mówi się trudno i żyje się dalej. To tutaj sobie zrobimy na razie takie proste chateczki. No jest tylko jeden nawet budynków tego typu. Ale żeby po prostu mogli już tutaj gdzieś mieszkać. No, cyk. Wejdą to, nie? No dobra. No, to przynieśmy trochę przez innego bot. Jak ci się nie wejdą.
No dobra, no całkiem nieźle. Teraz tak, stąd zaraz musimy sobie zrobić jakieś podłączenie. Zrobimy sobie oczywiście podłączenie tak, stąd. Czy mi się wydaje dobrze, że tutaj autobus jeździ? Tak, tu jeździ autobus. No to jeszcze. Zobacz, co nie jednego. Czy mi się dobrze wydaje, że ja tu w teorii mogę przejechać dołem? A chyba już, chyba jednak nie. Chyba że pobawimy się czymś, czego się nie da widzieć w trakcie odcinka. Nazywa się to lagi. Nie, to wy właśnie widzieliście. No ma, w ogóle dzisiaj byłem na otwarciu metra, więc możecie stwierdzić, kiedy ja to nagrywam. I tak, odcinek o tym metrze, wam się powiem, pojawi się długo. Jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to się pojawi niedługo, a następnie już go raczej widzieliście. No ma, nie wiem, jak to jest zrobić tego dołączenia, więc zrobimy po prostu to tak. Tutaj sobie wykręcisz. O. I tu dojedziesz sobie tutaj. No, więc jakby coś, by macie dojazd. Nie. Natomiast oczywiście my tego tak nie pozostawimy tutaj, tak. A macie, mieszkajcie sobie. Zrobimy tutaj oczywiście jakieś miejsceweczkę właśnie do promów. Bo to jest po prostu najlepsza komunikacja, jaką możemy zrobić. I zrobimy im kładkę metawodową jeszcze. I sądzę, że w ten sposób po prostu już takim zrobimy raj tutaj na ziemi, że... No, że będą się cieszyć i w ogóle będą przeszczęśliwi. No to tak, ty będziesz tutaj sobie płynąć, o tak, tu. Tu wykręcisz sobie, no powiedzmy. Tu dopłyniesz do tego miejsca, git. Git majonez. No stąd, no to... No mogę nawet zrobić, że przypłyniesz, o, tu i tu. No świetnie. No tak, to zrobione, teraz to przerzućmy ciebie. Świetnie i... Ciebie tutaj też przerzućmy. No ma, to teoretycznie są już podłączeni. Więc praktycznie możemy go tam coś podłączyć. Tak, mimo wszystko to jest różnica w gruncie. Mimo wszystko mówię, bo to jest CD Skyline w teorii jednak. I zróbmy sobie podłączenie wodne, wodociągowe, czyli ciach. Co do prądu, na razie tutaj to sobie po prostu pociągniemy, tak? Nie mam lepszego pomysłu. No, macie deduta i o, tak jak mówiłem, kładkę dla rowerów. Kładkę sobie zaczniemy, no powiedzmy gdzieś stąd. Okej, może jednak nie. Może jednak Cities nie chce. Ale ja chcę. To jest wystarczający powód, żeby dało się to zrobić. No, z tej strony się nie chce, bo tutaj jest odwaga niby. Niby ta odwaga ci tutaj wchodzi, nie wiem o co ci chodzi. O, o, o. Dobra, dobra, dobra. Chyba zaczęliśmy się rozumieć. Chociaż teraz tak się zastanawiałem, że ta ścieżka... W ogóle tak, tu trzeba podłączyć te części ze sobą. Tak, to jest ta pierwsza i najważniejsza, czego tutaj trzeba zrobić. Bo tutaj, nie wiem czy to właściwie tego sobie kojarzę. Niekoniecznie on tutaj jeździ, ale miał jeździć jakiś. Więc to jest już coś. Zobaczmy, czy tu macie jakąkolwiek komunikację poza tym? Nie macie nic. Okej, dobra, to może nawet i nie, dobrze. Natomiast ścieżkę rowerową sobie puścimy stąd, tu. No powiedzmy, że gdzieś dotąd. I tutaj będzie sobie jechać już. A no powiedzmy, jakoś sobie powinno to przejechać teoretycznie. No czekaj, było. Okej, dobra. Ciach. I tutaj to tu już nie powinno mieć aż tak trudno. Ciach. I zjeżdżamy w dół. No, do tego miejsca. Dobra. Powinno być całkiem nieźle. Ja jestem zadowolony. Kolejną rzeczą, jaką dzisiaj koniecznie trzeba zrobić, to jest rozwinięcie przemysłu, ponieważ jak widzicie, jest on w niebo wzięty, jeżeli chodzi o nasze miasto i chciałby się tak bawić dalej. Bawić mam na myśli rozwijać, więc niestety, ale ja mu na to pozwolę. I tak, zacznijmy od tego, że tutaj musi być dojazd. Zaklamy. Ścisz sobie radio. Mamy z tego nie mamy gry. No tutaj to droga, jakbyś miał powiększyć, jeść, pewnie coś się wywali. No. No właśnie, coś tu się wywaliła, ścieżka. Czekaj, co?
Dawaj tutaj, uwierz w siebie, że da ci się. Dobra, to się udało i... Zastanawiam się, czy to faktycznie się zmieniło w coś, czego bym w ogóle nie chciał. Ale na szczęście nie. Dobra, tutaj i tu sobie zmienimy kierunek. A niech będzie z tyłu. A co? Dobra, no i tutaj. Zdajemy sobie, że to legalnie zakręcać faktycznie. Tak, bo tu są te helikopterki. I helikopterki oczywiście tutaj sobie zostawimy jak na sam. Tak, żeby nie było. I tu zbytnio jakiegoś ekstra dojazdu też nie będziemy robić, bo po co? No, ale tutaj sądzę, że tak powinno to całkiem nieźle wyglądać. Dobra, jakieś parki. No, można nawet wyjmować. Tutaj coś walnąć. Wydaje się cieszyć. I na, oczywiście już na zakończenie. W sensie tak, przy tej drodze faktycznie mówiłem, nic ma się nie budować. Ale żeby to było faktycznie realne, to trzeba zrobić ścieżki dawetowe albo płoty, ale ponieważ stwierdzam, iż jeśli te ścieżki dawetowe by były, no jakby to powiedziawszy, no o wiele bardziej przydatne, więc na razie pozostajemy przy opcji ścieżki dawetowe. Na razie mówię, bo jak będzie później, to jeszcze się zastanowi. Tylko tak, byłoby miło, gdyby one tutaj szły faktycznie obok tej drogi. A nie, jak to przed chwilą było. A, więc tutaj jest całkiem nieźle. Teraz tutaj się przydałoby zrobić. Ciach. I ciach, dobra, tutaj też jest ładnie idzie. I tutaj stąd. Okej, dobra. Ciach. Dobra, tu jedziesz sobie ładnie. Tutaj też dalej jedziesz nieźle. Tu. Nie, tu widzę, że się coś... Tu się coś zepsuło. Poczekaj, jeszcze raz. Tu jedziesz sobie dalej ładnie. Powiedzmy... Tak, tutaj... Tu coś zbyt mocno podjechałem. No tak, tu rzeczywiście coś tu jest. Coś w tym jeszcze na rzeczy. I zapisywanie. No oczywiście, dobra, już jest 12 minut odcinka. A tak, bo my zbieramy cały czas pieniądze, tak żeby nie było, ale to nie jest tak, że ja się nie zajmuję tym, co powiedziałem na początku odcinka, jest dla mnie najważniejsze w dzisiejszym odcinku. Po prostu zbieramy na te pieniądze. Dobra. Tu sobie zróbmy dojazd. Dobra. Dzięki temu ta droga właśnie nasza wizytowa. Dobra, no i teraz nam pokażę to prawdziwe piętno, ile mamy tutaj miejsca. Tego co widzę, dosyć dużo. Nie ma, no to tutaj sobie dajemy. Nie. O, właśnie w ten sposób. Tu dajmy sobie, żeby ta droga dojeżdża. No nie aż tak blisko, bo tam po prostu sobie zrobimy jakieś dojście. I tutaj. Ja bardzo lubię takie drogi polne. No tak fajnie wyglądają. Nie wiem zupełnie czemu. Oczywiście mi się tak bardzo podobają. Nie ma. I czy tu. No, powinno być. Opcja dojazd. I tutaj to nawet w sumie ładnie wyglądało, o. Tu i tutaj tak samo. Dobra, ładnie, ładnie, świetnie, wspaniale. Dobra, no i dajmy, żebyście się mogli tutaj udawać do wyboru, do koloru, ponieważ to jest właśnie nasze zużycie aktualne przemysłu, jaki mam na tę chwilę w planach. Oczywiście później będę go więcej, ale na razie nad tym nie myślę. Co nie, no bo... Tu może nam by jeszcze trochę w sumie dać miejsca im. Dobra, jakieś niezłe korki się dobią. Czekaj, tu możemy dojechać, no powiedzmy, że gdzieś dotąd. I dać im tutaj, żeby się budowali. Okej. Okay. Natomiast tutaj to naprawdę jakieś niezłe... A, już wiem, czemu tu są korki. Buja. Światła tu były. No, nie wiem, to wszystko się wytłumaczyło. Zobaczcie, jak pięknie życie wygląda bez świateł. Tu jakiś tramwaj jeździ. Tak. Dobra, ładnie pieniądze idą i tak, jakbyście się zastanawiali, czemu znowu, kurczę, jakiś tutaj natural disaster się stało. Dobrze. Właśnie, to był natural disaster. Ja chyba wiem, czego mi tutaj brakuje. Bo to jest jedyna seria, w której natural disaster faktycznie jest. Okay. Ja się ostatnio po prostu wkurzyłem raz i wyłączyłem to, bo coś mi rozwaliło, bo coś ważnego. Dobra. Jakbyście się zastanawiali, gdzie ty, a wiesz, będziesz budować to nawet coś. Tak, pomijając to, że oczywiście tutaj czegoś brakuje, jeżeli chodzi o ten węzeł. I pomijając to, że... O, nie możemy wystrzelić. Ja wystrzeliłem chyba na rakietę Aviso 4 ostatnie chwasty po prostu samolot. Albo na live było, już nie pamiętam.
Tak, budynek urzędowy. To nasza dzielnica właśnie ta, nasz tutaj ten budynek dzieła architektury, który się nazywa oczywiście Projekt Eden, bo kosmiczna winda kosztuje dużo więcej, będzie właśnie się zastanawiam, bo mamy dwie opcje. Albo robimy tutaj wielką, jakiś, nie wiadomo co, jakiś wielki, fajny park w tymże rejonie i tutaj resztę, albo właśnie tą autostradę tutaj jeszcze bardziej wykręcamy i że ta autostrada jedzie od tej strony, tu dojeżdża jakoś tak bardziej od boku i tu robimy właśnie tą dzielnicę. Wiecie co, chyba wydaje mi się, że jakby była, że tutaj to byłby jakieś dobre blokowisko jeszcze dookoła tego, a tu by taki projekt Eden byłby idealny. No chyba tak. Chyba to jest dobry pomysł. A, to tak. Jedyny minus z tego, tak, oczywiście trzeba tutaj to trochę wyrównać. To trochę forsy zejdzie. A potrzebujemy 800, żeby w ogóle zacząć myśleć o projekcie Eden. Więc no cóż, ale projekt Eden jest bardzo ważny, ponieważ on tam poprawia... No zresztą przeczytałem, co on tam daje. On dosyć dużo daje. Z tego czytałem, on jest jednym z tych budynków takich, które się faktycznie na koniec gry powinno dostać, postawić, bo on jest naprawdę cool. No to zobaczmy, o co chodzi z projektem Eden. Projekt Eden to ogromna szklarnia, która idealnie nadaje się do uprawiania rozległych ogrodów z egzotycznymi owocami i roślinami. Znacząco zwiększa status miasta, o, to się da. Usuwa zanieczyszczenie ziemi, powietrza i wody, więc można już ściągnąć wodę nawet ze ścieków. Oraz podnosi wartość gruntu na całym obszarze. I to mi się bardzo podoba. Ma jakieś tam oczywiście maksymalne liczby odwiedzających i tym podobnych, ale to jest mniejsza z tym. To tak. Wyrównaliśmy sobie tutaj mniej więcej teren. Mówię mniej więcej, bo tutaj jakieś jeszcze górki. Okej. Okay. Wolałbym mieć tutaj w miarę równy ten teren. Już tak jak zazwyczaj jest w spis. Po to, żeby to już po prostu całkiem ładnie wyglądało. No i tak. Tym się dzisiaj nie zajmujemy, ale to jest do przeniesienia i prawdopodobnie to gdzieś będzie tutaj jakieś... Albo nawet w sumie to jakoś tu trochę zmodernizujemy, bo to było tutaj... Tu szła granica, tak? Dlatego to jest tak tutaj wycięte. Projekt Eden, jak sama nazwa wskazuje, ma być trochę inny. Właśnie, w tym... Czekaj, czy mi się dobrze wydaje? Tak. Na tej całej mapie nie ma ani jednego okrągłej dzielnicy. You know what? Tutaj jest dużo miejsca. Tu jest naprawdę ładna, duża ilość miejsca. Tu można byłoby zupełnie inny właśnie, ze względów na projekt Eden, zorganizować dzielnicę okrągłą. Brzmi to interesująco, powiem tyle. Najpierw zmierzmy projekt Eden, żeby wyliczyć, jak to by dało się mniej więcej zrobić. Tak, dajmy sobie zwykłą drogę. Włączmy to. I tak. Jakiej? Wydaje mi się, że gdzieś takiej i... Tak wygląda miarka, jakby ktoś się zastanawiał. W ten sposób się mierzy wielkości budynków. Okej, jest dłuższy. Jest ewidentnie dłuższy. Dobra. Powiedz mi teraz. Powiedz mi przecie, ile jeszcze ci? Okej. Raz, dwa. O Boże, mi się to zlewa. Z tego co mi się wydaje, te cztery od końca muszą być jakoś mniej więcej w ten sposób. Dobrze ci się wydawała widzność. I tam ma pozostać jedna. Aha, to będzie większy problem, chyba widzę. Nie, było. Nie. Cyk. I tutaj teoretycznie, o, dojedzie. Tego się tam zaraz skróci. I teraz w teorii powinno to się dać postawić. Mamy to. Takie są wielkości. To ewidentnie nie jest kwadrat. Jeżeli ktoś się mnie spyta, to tak, to powiem, to ewidentnie nie jest kwadrat. Prawie jest 4x4 w środku. Co my z tego musimy zrobić? My z tego musimy sobie zrobić 4x4, bo inaczej tego nie wejdzie. Ale tylko tak, weźmy sobie jeden krawędź. 600. Okej, to jest 600, czyli 600x600. Dobra, no to nie jest aż takie duże kółko. Jak powiedział. 600. To nie jest 600.
Było, było 600 na 600 i 600. No ma. I jeżeli dobrze zrozumiem, teraz tutaj z każdej strony będzie mogło wejść nasz projektyle. Tak. No ma. No to dookoła czegoś takiego trzeba teraz zrobić kółko. No nie będzie trudno. No to teraz sobie tylko wymierzmy środek tej całej przestrzeni. Mamy, już pamiętamy, że 600 na 600. Teraz sobie odmierzmy środek. Trzeba będzie popalić autostradę. Na pewno to musi być gdzieś w tymże rejonie. Tu. Powiedziałbym, że będę gdzieś tutaj. A tak, autostradą się nie przejmujcie. Autostrada się przesunie. No, to zróbmy. Tak. Środowisko jeszcze raz. No tak, wywalmy już autostradę. Ale ja, a propos autostrady. Autostradę to sobie zmienimy po prostu w jeden sposób. Zróbmy, że należy sobie dojedzie gdzieś tutaj. Wywalmy teraz tą całą. Nie mam żadnych zwrotów. Ona mi jest dużo forsy kosztowała. Czemu nie mam zwrotów? To by się akurat bardzo teraz przydało zwrot taki. Chyba nie, że zbieramy właśnie na ten projekt jeden jeszcze. No ma, nie, to zanim włączymy tutaj, policzymy sobie to. To policzmy sobie odległość. No tak, z najdalszego punktu budowlanego. Do najdalszego punktu budowlanego tutaj. Dobra, czekaj, ile to było? 2140. No, podzielić to nas na pół, to jest... O Boże, matematyka w weekend 1070. 1080, to chyba jest najbliższe. Tu jest 1100. A, tylko 1070. Ja jedę trzeba z boku. Tak, bo tak to nie dojdziemy nigdzie. 1070. Ale 60 a 70. To lepiej bliżej tego. No ma, no i stąd trzeba odmierzyć odległość też gdzieś środek. No tak, oczywiście tutaj w tą stronę nie można iść. A w tą musimy tak. Cyk, cyk. No to da się jeszcze przesunąć w teorii. To przesuńmy, albo po prostu to na razie wybuszmy. Wybuszmy na razie jeden ten. Okej. Okay. Tak, tamtą autostradę też jeszcze mamy praktycznie. Mała ta dzielnica wyjdzie, nie wiem teraz. A broje, to jest okrąg, więc teoretycznie skoro to jest okrąg, to można dodać sobie jeszcze tutaj to zaokrąglenie. No, no powiedzmy, że mniej więcej gdzieś jakoś tak. A nie, to musi być na... 2, 1, 104. Dobra. Teraz jak zrobić, żeby tu było tyle samo? Dobra, trzeba stąd obliczyć. 2, 1, 104. Aha. Nie dobiliśmy nawet do tylu. Widzicie, jak trudno się buduje koła w City Skylines? Tego ja tego nie lubię dobić. Znaczy, no, czasami robię, tak? No, żeby nie było. Czasami faktycznie widzicie w moich celach okrągi, ale to są specyficzne. Moment. 2, 1, coś, coś. Ile to ma być? 2, 1, 4, 0. A, jesteśmy blisko. Z tego co widzę, jesteśmy już blisko. 2, 1, 4, 0. Tu. Cyk, cyk. A, mamy okrąg. Czekaj, teraz sobie wymieśmy 2, 1, 0, 4. To było... 1070, czyli 1060 w jedną stronę. Czyli to w teorii jest idealne, prawie idealne kółko. No to sobie utnijmy. Tak, stąd trzeba uciąć sobie jedną kratkę. Okej, okay, dobra, uciliśmy sobie jedną kratkę. I stąd utnijmy jedną kratkę. Teraz powinno nam wyjść... 2, 1, 2, tak, dobra. Czyli teraz powinno być 1000... Tyle? 1000... 1060, dobra. To 1060 to już teraz znaleźliśmy. Dobra, daj teraz stąd na 1060. 1060, cyk. I tu jest nasz środek tego okręgu. Dobra, to jest 600 na 600. Dobra, to sobie w sumie kawałek. Tak, bo teraz będziesz wybudować na środku właśnie.
Śnieg. A, tu jakieś pociągi jeżdżą, no właśnie. Widziałem ten pociąg. Dobra, i teraz tutaj... No powiedzmy, że dotąd. Oczywiście użytkowa przestrzeń jest o wiele mniejsza niż to, co tutaj narysowaliśmy. Ale no. Dobra, to wywalmy. To w ogóle coś jest... Napostawiane tego, ile ja nie mogę. No ma, no i teraz tak. 300 trzeba stąd wymierzyć. No tak, to stąd wymierzymy sobie 300. 300 i stąd, czyli stąd trzeba wymierzyć 300. Czemu? W tych chamie jeden, czemu nie chcesz się tu wybudować? Jak ja do ciebie mówię. Wybórz. Jak nie po mojej drodze, jak nie po mojej myśli, to nie po mojej myśli. Masz. Dobra, i stąd lecimy 300. Cyk, cyk. Stąd, cyk. Co? Jak to stąd jest 320? Ok, musieliśmy coś przesadzić. 300, 300, 300, 300. 300, 300, 300, 300. Czyli... Czekaj, to się chyba nie jest wspólnie... Nie, 600 jest nie. Coś pokręciłem. Wydaje mi się, że projekt ten nasz taki wielki nie jest. Właśnie, jest... On jest 300 na 300, kurde. To 150 trzeba było odliczyć. To jest jakieś wielkie to. Okej, okay, chwila, ładowanie, dobra. Można pójść na piwo. Oczywiście was nie namawiam do alkoholu. Skądże znowu, bo sam nawet go nie lubię. No, to jeszcze raz. 150. Oczywiście, że 150, kurczę, nie da się wymierzyć. Co nie? Że się nie da? To 160, trudno. Dobra. No stąd 160. 160. 160. 160. Nie, nie, na 160 będzie po prostu więcej miejsca, tak? Dobra. To teraz, jeżeli mamy już tyle zrobione, to możemy włączyć play, bo musimy zacząć zarabiać. Na pauzie nie zarabia się, naprawdę. Naprawdę, wbrew pozorom, na pauzie się nie zarabia. No więc, aby... Puścimy sobie na razie po prostu tak tą drogę. Nie? Tu dojedziesz sobie tak. Tu. Tutaj i tutaj sobie będą już zakręcać to. Dobra, może trochę ostrzej się zakręcić, ale tak czy się. Cyk. I stąd cyk. Tylko tu zmień kierunek. A tu podłącz. A tu w ogóle podłącz. Ciach. 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 Dobra, wydaje mi się, że na razie to jest całkiem nieźle. Co do prądu... Ten drut jest aktualnie zbędny, ponieważ... Wy jesteście podłączeni od drugiej strony też prądem. Więc może i nawet dobrze. Bo trochę dużo to usunęliśmy. Dobra, pociągi tylko nie jeżdżą. Tak, ta jedna linia pociągowa faktycznie aktualnie nie jeździ. Nią się na razie po prostu fundowanie zajmujemy. No, to mamy teoretycznie wymierzony środek. Jak możecie się domyślać, to jest dopiero pół biedy. Niestety. To jest naprawdę dopiero pół biedy. Natomiast wiecie, co jest większe pół biedy? To jest czas tego odcinka. Ale dobra. Ale dobra. Tak, największym biedą jest to, że nie mogę tego postawić faktycznie na środku, ale... Bo jak zawsze odcinki oni robią to tak dziwnie, żeby się kurczę to nie dało wszystko. Dobra. Powiedzmy, że jakoś to wyjdzie. Czekaj. Jak to zrobić, żeby kurczę to było tak
O, niebieski, dobrze. Dobra, mamy to. No, tego brakowało, tylko czekaj, gdzie to trzęsienie? Że co? Ja wiem, czego zapomniałem w tym mieście ostatnio zrobić. Kataklizmów dawno nie było, nie? Gdzie są schrony? Gdzie są schrony? Chwila. Chwila, tu przecież w naszym mieście, w nowych dzielnicach to nie ma... No właśnie, nie ma nigdzie schronów, żadnych, nic, a nic. Ja się nie myślałem o tym. A dzisiaj jest taką... A, dobra, włączymy, co nie? Okej. No ma cały święto środki, tak? I włączmy tutaj ewakuację. No tak, z dupy się bierze nagle. No ma, nie słuchajcie moich wulgaryzmów. To tak, jedzie sobie tutaj. Tutaj, ty możesz robić korki, tak? Bo ty tutaj jesteś od ewakuacji. Cyk. Tak, tu koniecznie ten deser zawrócisz i tu dojeżdżasz. Natomiast mnie chodziło, czy ja mogę was tutaj ewakuować na wodę. Przecież no, oczywiście nie mogę. I tutaj czemu to taka jest odwaga dziwna? Czekaj, nie, chciałem tu ulepszyć. Okej, dobra. Teraz się dozmienię. Dobra, no i tutaj się oczywiście ewakuujcie. Tak, tu no, może być nawet w tym kierunku. Proszę bardzo. No dobra, to będziemy mieli trzęsienie ziemi jeszcze dzisiaj. Ja tego się akurat najmniej dzisiaj spodziewałem. Będę szczerze z wami. Tego się najmniej spodziewałem dzisiaj. Dobra, no i to jest tak. To sobie możemy wyburzyć. Chociaż jeden z nich byłoby fajnie sobie zostawić, ale dobra. Stąd tak, dobra. Tutaj to wyburzmy. Stąd również, o tak. Okej, tu nawet wchodzi, dobra, świetnie. Nawet nie trzeba tego wyburzyć wszystkiego. Cyk i stąd tak samo na mniejszy cyk. I jeżeli dobrze mi się wydaje, to jest dobrze. No powiedzmy. Dobra, no teraz tak, to podłączmy tutaj każdy z każdym. Dobra, jest mniej więcej na tyle samo wychodzi, jeżeli chodzi o przestrzeń. Więc dobrze. Teraz tak, trzeba wstawić nasz monument. Czyli trzeba faktycznie skądś wytrzasnąć te pieniądze, a ponieważ tam się teraz pół miasta ewakuuje. To myślę, że trzeba było coś zrobić w czarnym charakterze. I właśnie. Jak my to zrobimy? Poczekajcie, bo to jest dobre pytanie. Czekajcie, to na to... Coś, czekaj, pieniądze się skończyły? Nie, no są. Jak my możemy to zrobić, żeby tu faktycznie oszukać grę? Bo tutaj naprawdę, powiem wam szczerze. Tu trzeba oszukać grę, żeby to wstawić. Po środku. A ja tutaj nie wyjdę stąd, jeżeli tego nie postawię. Czy telefon jeszcze wygrywa 11 na górze? Dobra. To będzie trudne. Nie to, że nie osiągalne, ale to trudno będzie. Zwłaszcza telefon tam jeszcze brzęczy na górze. Czekajcie, chyba to właśnie osiągnąłem. Dobra, powiedzmy, że jest dobrze, tak? Już wyjście na tym terenie, nie denerwujcie, że jest prawie. Dostałem nowy jeden trofeum, bardzo się cieszę. No i w tym momencie możemy wyburzyć wszystkie drogi dookoła. Tak, i tutaj chcę sobie zostawić i heja. Właśnie, mogliśmy przesunąć tą drogę lekko do góry. I byłby kompletnie na środku. Niech już będzie. Przesuniemy też trochę do środka, do góry.
No ma, ile kosztuje jego przeniesienie? Pewnie skup. 170 tysięcy? Ty sobie jakieś chyba jaja robisz. Oczywiście kulturalnie się za... Ja nie mogę, ile to pieniędzy? Bardzo dużo pieniędzy. Ale tak byłoby idealnie, gdyby on był po środku. Oczywiście cię raz wyłączyłem, bo ty leżasz, długo się leżasz. Jak wytrzasnąć szybko pieniądze? Bo to jest najlepszy patent. Znaczy, wiecie, jak chcecie bardzo dużo pieniędzy wytrzasnąć szybko, to się robi to jeszcze inaczej, ale... No, tu się jeszcze oczywiście musiał teraz zacząć fajczyć, a... A właśnie, a tak. Czy my tu mamy w ogóle gdzieś niedaleko stację ratowania? Chyba nie mamy. Dobra. Widzę, łop. Czy to w ogóle ktoś jest? Nikt nie idzie. Nikt się nie chce ratować, no chyba. Dobra, ważne, żeby nie wybu... Dobra, żeby wyłożyła już dworzec. Pewnie teraz zasypie jeszcze. Dużo się dzieje. Tak, te pieniądze zaczęły się wydać pojawiać. Tak, poza tym. Duże jest trzęsienie ziemi, więc dużo powinno tutaj też nie wyniszczyć. Ale to mi proszę zostawić. To jest chwała tego miasta. Ile to trzęsie się? No nie, dworzec! Dworzec! Dobra, dworzec zniknął. Nie trzeba nie faktycznie wydać pieniądze już na dworzec. Dobra. To się skończyło. Dobra, no i teraz wyjeżdżają wszystkie służby i zaczynamy ich dodawać. Czyli standardowa operacja. W tym mieście, kiedy się w końcu włączy katastrofa, nie tak jak ja ostatnio wyłączyłem katastrofę i żyłem w zadowoleniu, że nic się kurczę nie dzieje w tym mieście. No nie. Za długo tak było. Dobra, no to teraz naprawmy wszystkie drogi. Cyk. No i niech jeżdżą. Tak, to torowiska też trzeba nie poprawiać. Czy są jakieś pociągi, które stoją na torowiskach? Nie, chyba nie. O, tutaj drogi wywaliło, a tutaj nie. Czekaj, na torowisko, co? Się pali, dlatego nie można naprawić drogi. Ja nie mogę, głupszy, większej do pozytu jest dolny, nie słyszałem. Dobra, to naprawimy. Tak, projekt jeden postawiliśmy już dzisiaj, ale skończymy go oczywiście w kolejnym odcinku bardziej. Ładnie pieniądze schodzą, to jest dobre. Chyba, że dużo pieniędzy zejdzie teraz, to wtedy postawimy do dechu na pewno. Dobra. Cyk. Przy okazji przemysł się może odbudować, w sensie chciało się go dużo budować, co nie? No to budujcie się. O Boże, nie, oni wodę wywalili. Już zapomniałem o tym, że na dole to też jest istny paraliż, się też dzieje. Dobra. To podłączymy, podłącz się. I stąd tutaj też się podłączymy. To jest godzina odcinka. Godzina odcinka? Dobrze powiedziałeś to, biznes. Tutaj jest godzina odcinka. O Boże, chwileczkę. Jak widzicie, tutaj jesteśmy, o proszę bardzo, na miejscu. Trochę poprzestawiłem i udało mi się wmontować w środek, ponieważ leciutko podnieśliśmy podatki, jak mogliście zauważyć. Chwilę jeszcze utrzymam i zaraz wyłączę, bo mimo wszystko tak wielkie podniesienie podatku to też nie jest nic wspaniałego. Tak, zapomniałem naprawić tutaj torowiska jeszcze. Tak, bo tu wszystko już naprawiłem. Mniej więcej bym powiedział. To tak, to naprawmy. Dawaj. I ciebie tutaj też. No i tu już jest jeszcze jakaś droga na pewno. To też naprawmy. Dobra, no i naprawiamy. No i wtedy też nie już tutaj wszystko zrobione. Tutaj nie wiem, co do jakiegoś centrum zlichingu. Wydaje mi się, że tutaj zbyt dużo jakichś jeszcze budynków, tutaj brakuje, to chyba nie ma. Już nie jestem tego w 100% oczywiście pewien. No, tutaj to się zepsuło. Oczywiście jakieś wodociągi. A reszta to akurat nie widzę jakiegoś dużego problemu. W międzyczasie wyłączyłem też na chwilę
katastrofy, napiszcie w komentarzach, abym nie zapomniał ich wyłączyć na kolejny odcinek. I postawiłem nasz projekt Eden tu na środku, jeżeli oczywiście pamiętacie gdzieś tą chwilę. Jeżeli by nie było, że zrobił mi projekt Eden, ale go nawet nie włączył. To właśnie go za chwilę, specjalnie na odcinku jeszcze włączę, żeby było po prostu widać, że tak faktycznie był postawiony i jest. No, oczywiście usunę światło dookoła. Tych dróg tu później nie będzie, żeby nie było. One są tu tylko i wyłącznie po to, żeby chwilę po prostu to trzeba udzielać. O kurczę, zobaczcie, jakiś wiatrak tu jest. No dobra, no powiem wam, tyle naprawdę całkiem ładnie to wygląda. To jest na pewno do powiedzenia. Jeżeli coś bym miał o tym mówić, to naprawdę to całkiem nieźle wygląda. I w kolejnym odcinku oczywiście bardziej sobie dokręcimy tutaj wygląd tego. Tak, żeby nie było. Ale tak, dociągniemy tutaj trochę jeszcze tego. A, bo tutaj siła nie była włączona na maksa, dlatego to tak wolno szło. No, to wszystko tłumaczy. Dobra, to tak, oczywiście tutaj nie będzie jakichś specjalnych tej rzeczy. Jeżeli chodzi o tą dzielnicę. Ale no, powiedzmy. Dobra, tak, tylko z tej strony jednej właśnie musi być dojazd po to, żeby po prostu nasz budynek działał. A tak, poza tym to nie musi być żadnego dojazdu. Dobra, tutaj jest całkiem nieźle i tutaj dorzućmy sobie jeszcze podłączenia do tego. Dobra. I brakuje ci prądu, no dobra, to było do przewidzenia. Oczywiście jesteśmy tutaj ekologicznym, więc bym postawił wiatrak. I w sumie chwilowo to postawmy tutaj sobie takie wiatraki po bokach. I to będzie naprawdę całkiem nieźle zakończenie tego na miniaturkę, żeby miał co wstawić, co nie? Oczywiście to chodzi tutaj właśnie o miniaturkę. No ma, i ten wiatrak jest trochę przydaleko od tego wszystkiego, więc też to są jakieś drogi. Dobra. Wodę normalnie już podłączymy. Co się najdę normalnie, znaczy w takiej dzielnicy jak mam to. Ciach. I tutaj będzie dojeżdżać należy dotąd. Czyli po prostu tak przez środek. I tutaj na boczu. Dobra, to tam mamy zrobione. No i teoretycznie tutaj już jest całkiem nieźle. Światło tu się długo uruchomiły. Dobra. Reszcie nie ma świateł. Więc teraz tylko dorzucimy jeszcze parę drzewek i kończymy dzisiejszy odcinek, ponieważ z tego co mi się wydaje, to już jest powiedzieć, że ciupkę po czasie to jest jak nic powiedzieć. No dobra, no i dorzućmy sobie tutaj trochę takich drzewek z każdej strony. Byłoby najlepiej wstrzycić inne, ale ponieważ tutaj głównie takie drzewka są przy projekcie Eden, to ja tutaj chcę zrobić jakiś jeden wielki ogród dookoła tego, ale ponieważ nie mam zbytnio na to czasu i ochoty i do tego jest Park Life, to w tymże miejscu, tutaj ten będzie oczywiście jeszcze winny, jak pokazywany, tak, jako budynek, to w tym miejscu po prostu wrzucimy coś innego, co też o wiele bardziej będzie tutaj fajnie pasować. To będą po prostu domki. Dużo domków samowystarczalnych, tak, samowystarczalnych oczywiście. Dużo domków samowystarczalnych, które będą tutaj po prostu same sobie żyć w siebie. Takie warszawskie zacisze, bym powiedział. No. O Boże, już to dobrze wygląda. I oczywiście kupa drzewek, tak? No powiem wam, że już ledwo to zaczęliśmy. No poza tą drogą, którą nic nie da się niestety zrobić, wygląda nieźle. Chyba jedną rzecz to możemy zrobić. Skoro to mają być tylko i wyłącznie te będą małe rzeczy, dużo się nie będzie działo, to możemy chyba tą drogę zmienić z takiej dużej oksy dookoła na taki park jeszcze po prostu w środku. Okej, dobra, teraz wygląda jeszcze to po prostu lepiej, bo są jeszcze parki dookoła. Zobaczmy, czy ktoś do niego jedzie. Oczywiście, że na razie nie, bo tutaj nie ma zbytnio dojazdu. Ale jest nieźle. Pewnie tutaj będą wierzyć tylko na razie służby. Tak. Właśnie, to jeszcze tylko na koniec oczywiście. Oczywiście sobie przypomniałem o tym, czego mogłem dawno nie wrzucać w naszym mieście. Ja się tu trochę zakręciłem. Gdzie my aktualnie pracowaliśmy? My aktualnie pracowaliśmy gdzieś tutaj. To tutaj dorzucimy sobie takie służby, bo one mogą się po prostu przydać. Dobra, tutaj widzę, że całkiem nieźle to wygląda. Ogólnie nasze miasto całkiem nieźle wygląda. Będziemy się nim zajmować dalej. Projekt Eden będziemy dalej robić. A, i jeszcze, w międzyczasie tego nie widzieliście. Wbiliśmy kolejny poziom w naszym właśnie tutaj przemyśle. I nie wiem, czy miałem jakieś tutaj teraz nowe budynki, możemy postawić. Nie jestem przekonany w skutkach. Czekajcie. Nie, chwilowo nie, ale to i tak nie powinien być jakiś żyptowy. No ma, tak, to można wywalić właściwie. Postawić tu takie coś. Ten taki to jest duży skład. Ten jest taki duży, że aż jest strasznie duży. Może to wywalmy. No, tak, tego niestety musieliśmy wywalić. A tego dajmy po prostu na pusty. No ma.
Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Właśnie, jeżeli tak, zostawcie górę. Czy ktoś korzysta z tego, dwie osoby tygodniowo, okej. Okay. A z ścieżki dowodowej, aha. 106% podnosi. No i ktoś, 18 pracowników, 19 pracowników. No to ktoś tam może faktycznie mieszka, pracuje. Z tego 0 osób korzysta, z tego jedna, cała jedna osoba i z tego też cała jedna. No cóż, no niestety wygląda tak, jak wygląda. Czekaj, czy mi się, tak, mi się dobrze wydaje. Tutaj się trochę, no właśnie. Tutaj tu trzeba zrobić więcej możliwości skrętu. Tutaj tu trzeba zrobić o coś takiego. Dobra, i napraw tą drogę. Dobra. Kończymy dzisiejszy odcinek, bo mi się to tutaj podoba w tej serii. A rzadko tutaj coś niestety dobie. Mamy kolejny projekt 1A. Zobaczmy, jak tam usunęło ten zanieczyszczenie z tego miasta. Zanieczyszczenia mamy tutaj. No na razie jeszcze są. Ale pewnie tak, zaczynają powoli znikać. Zaczynają powoli znikać. Tutaj akurat jeszcze nie zaczęły znikać. Ale z tego co rozumiem, to one zaczyna po prostu powoli znikać z całego miasta dzięki naszemu projektowi 1. I to będzie to. Projekt 1 podnosi wartość gruntu i obniża zanieczyszczenie. Miejmy nadzieję, że kiedyś tam wyzgoje. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!